APAP Noc. Na ból, na sen. APAP Noc. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas krócie na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę pomią przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, bo w czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją rędką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło mi się zarumieni. Niech mi zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Janusz Kruk, czyli jedna z moim zdaniem najbardziej uzdolnionych muzycznie postaci polskiego rock'n'rolla, a może po prostu polskiej muzyki rozrywkowej. Wiódł prym w pisaniu piosenek, które były piosenkami już tymi nowymi, nowej jak gdyby generacji muzycznej. Był królem życia, był przeciwieństwem Elżbiety, chociażby z powodu płci. Janusz był takim naprawdę urodzonym balownikiem. Nie wiem, kiedy i jak on pisał te melodie, ale pisał fantastycznie. Dzisiaj, kiedy myślę o tacie, mam świadomość, że bardzo daleko by zaszedł. Gdzieś hen na rozstaju dróg, gdzie błądzi nawet wiatr, tam żebrak i aktor raz zawarli dziwny pakt. Kto lepiej odegra z nich na drodze dar swój, ten weźmie drugiemu strój i pójdzie drogę precz. Dalej hen tam, gdzie los każe mu iść. Mój tata był samoukiem. Sam się nauczył pisać nuty. Z tego, co moja mama opowiada, podobnież pierwszą gitarę zrobił sam. Nasza rodzina ze strony babci Kruk, dziadka Kruka, w rzeczywistości też była muzyczną rodziną. Tata słuch miał bardzo dobry, więc jak gdyby co, no, tworzył sam. Był osobą, która była bardzo otwarta. No i ten fenomen chyba największy to był właśnie w tym, że jednak był samoukiem. Taki talent zdarza się bardzo rzadko. Taki zmysł, taka łatwość i umiejętność pisania po prostu prostych, wdzięcznych, przebojowych piosenek. A z drugiej strony Janusz Kruk, synonim i wielkiego świata tutaj w ówczesnym PRL-u, ale także synonim jednej wielkiej, niekończącej się zabawy. Janusz lubił różnego rodzaju szalone życie. Wtedy nie mieliśmy wielu radości, poza czasami wypiciem jakiejś fajnej wódeczki w fajnym towarzystwie. Janusz miał cudownie, miał w pewnym momencie chyba jeden z pierwszych takie prywatne studio, w którym spotykało się całe mnóstwo ludzi. Potrafił się cieszyć z tego, co ma, a okazywał to w różny sposób, ale był to zawsze sposób taki, który nie krzywdził nikogo, moim zdaniem. Dziewczyny, dziewczyny, jak do was przychodzić? Jak we dnie się kłócić? Jak nocką się godzić? Nieszczęsne chłopaki to na was chadzają, rozumu stradają, radości nie znają. Hej, baby, baby nad babami! Hej, baby, baby nad babami! Dokąd panować będziecie nad nami? Ja miałem 21, chyba czy 20 lat. Janusz miał odrobineczkę więcej. Był bardziej już taki doświadczony muzyk. Spotkaliśmy się w klubie piosenki Zakr na słynnym pięterku w hotelu Bristol. Ja byłem po nagraniu płyty na szkle malowane
z Katarzyną Gertner, z tym Brylem, to była cudowna też przygoda z wspaniałymi ludźmi. I Janusz później pojawił się z Elżbietą. Zaczęliśmy sobie wspólnie muzykować, grać. Za namową, czy to Kasi Gertner, chociaż bardziej pana Klekowa, który był dyrektorem tegoże klubu. Później mieszkaliśmy w jednym pokoju na Nowolipkach. Nie był to duży pokój. Janusz był bardziej zdecydowanie doświadczonym muzykiem niż ja. On już miał za sobą warszawskie kuranty, Smak Miodu, czyli normalnie pierwsze 2+1. Ja się wtedy jeszcze wszystkiego uczyłem. Uczyłem się harmonii, uczyłem się... Mimo jakiegoś takiego klasycznego wykształcenia, to nie miało nic wspólnego jednak z tymi naszymi próbami. Wiadomo, że to była era Beatlesów, Rolling Stonesów. Bądź dziewczyna, już się żegnam z tobą. Przypomnij sobie, jak my byli z tobą. Kochaliśmy się jak gąbki w parze. Rozłączył nas cesarz, niech go Bóg pokaże. Kochaliśmy się jak gąbki w parze. Rozłączył nas cesarz, niech go Bóg pokaże. A muszę się też pochwalić, że ja byłam na pierwszym koncercie zespołu 2+1 w Bristolu na Pięterku. I to był zespół w składzie przepiękna Ela Dmoch, jeszcze wtedy nie żona Janusza, i Janusz Kruk, i Andrzej Rybiński. I oni nie tylko, że wspaniałe były te piosenki, które za chwilę nam zagrali, zaśpiewali, to oni też wyglądali zupełnie nie jak zespół z kraju demokracji ludowej. Oni wyglądali wręcz przeciwnie, jak najlepsza zachodnia grupa. Bo tak, przepiękna Elka, Andrzej Rybiński z tym swoim uśmiechem, prawda, i wyglądem, i Janusz taki płowy, blond, też bardzo przystojny, więc stanowili trójkę, no, przepiękną na oko. A jeszcze potem, jak zaczęli śpiewać... Z Januszem i z Elżbietą występowaliśmy wspólnie mniej więcej przez półtora roku po takim naszym pierwszym sukcesie na festiwalu w Opolu. Ja już zdecydowałem się opuścić 2+1 i zostałem z Elizą, a oni cudownie dalej rozwijali się. Janusz był już wtedy, ja to czułem, wiedziałem o tym, że jest to człowiek, który ma niebywałą siłę w tworzeniu takich piosenek szalenie melodyjnych. A na piosenko, piosneczko, mocnaś ty jak kamień. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Maszerujesz żołnierzami raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Maszerujesz żołnierzami raz i dwa. Hejda. Tak chyba mogę powiedzieć, że zespół 2+1 to się narodził z miłości Janusza do Elki, bo on wtedy gdzieś ją wypatrzył, nie wiem, w jakimś domu kultury. Nie miała chyba wtedy jeszcze 18 lat, myślę. No i zakochał się w niej i stworzył dla niej zespół i zaczął pisać piosenki. Niewątpliwie to Elżbieta Dmoch nakręcała kompozytora, ponieważ on był takim troszeczkę człowiekiem, który łapał życie garściami. Niewiele rzeczy go interesowało, bawił się życiem. Zaś ona starała się jakby sprowadzić to wszystko, pouporządkować, poukładać. Była zakochana w Januszu Kruku. Uważała, że bez niego żyć nie może. Janusza Kruka i Elżbietę Dmoch jako parę, jedną z najbardziej wtedy rozpalających, również, no, nie było serwisów plotkarskich, ale rozmaite gazety kolorowe, które gdzieś tam pewnie bywały i pisywały. To i ta zabawa jeszcze, i ten wspólny dom, który był otwarty dla wszystkich, i ta niesłychana kariera, błyskawiczna właściwie, tak naprawdę, zespołu 2+1, no to mamy taki
pełny obraz prawdziwie artystycznego, zwariowanego, a jednocześnie tak przebojowego życia Janusza Kruka. To, co się da, podziela pan. Wtedy ja to czułem, wiedziałem o tym, że jest to człowiek, który ma niebywałą siłę w tworzeniu takich piosenek szalenie melodyjnych. Ja wiedziałem, że to będzie fajna grupa, przepiękna Elżbieta, prześliczna, zjawiskowa wręcz w ogóle. To była niesamowita dziewczyna, skromniutka, wszyscy. I to był wielki sukces w Polsce, w krajach demokracji ludowej tak zwanych, i wskutek tego były pieniądze. No i oni mieli wspaniały dom na Sadybie ze studiem na dole, studiem nagraniowym, gdzie Janusz tam tworzył swoje piosenki, z pieskiem dalmatyńczykiem Klaudkiem, czyli Klaudiuszem, i z czymś, co mi najbardziej imponowało, mianowicie mieli kominek w domu, a drugi kominek na tarasie. Więc kominki w domu to ja widziałam u różnych ludzi, natomiast żeby mieć kominek jeden tu, a drugi tu, to czegoś takiego nie widziałam. I w czasach, chyba to były lata 80., tam w tym ich domu przepięknym na Sadybie bardzo często się spotykaliśmy i tam przychodzili ludzie różni, nie wiem, Janek Borysewicz na przykład przychodził, Grażyna Hase, która projektowała dla Elżbiety stroje. Janusz bardzo lubił gości, Elżbieta trochę mniej, mogłabym powiedzieć. Natomiast dla mnie najciekawszą rzeczą było, że Janusz w pewnym momencie takich spotkań zawsze mówił, to chodźcie na dół do studia, ja wam pokażę, co tam nowego mam. Kiedy wielokrotnie pytałem moich bardziej doświadczonych radiowych kolegów, jak tam było w tej słynnej willi na Sadybie, o której tyle legend krąży, jakie tam były spotkania, ile dni trwały, a nawet czasem nie dni, tylko tygodni, jak wyglądało to słynne studio, które gdzieś tam w piwnicy było zbudowane, założone przez Janusza Kruka, to są zawsze tylko westchnienia moich kolegów. Stary, nie da się tego opowiedzieć. Bywa, że spełnia się najdziwniejszy z przedziwnych sen. Wariat traf nagle wskaże cię, weźmie cię w ramiona Jumbo Jet. Kalifornia, mon amour, śmieszne niebo, co nie zna chmur. Kalifornia, mon amour, kodakowy sen, filmowy tusz. Chinatown, kręcą film, gwiazda piękna jak świt gra w nim. Romans party wydaje dziś, u twych stóp gwiazda się będzie bić. Dumnyś był, niby pan, gdyś ją w kościel błękitną kładł. I o jedno tylko modlił się, by znienacka się nie skończył sen. Kalifornia, mon amour, świeczne niebo, co nie zna chmur. W przypadku 2 plus 1 śmiało możemy też powiedzieć o takim epizodzie zachodnim również. Te piosenki, zwłaszcza w Niemczech, one się tam bardzo mocno podobały. Prezentowane były w radiach, 2 plus 1 nagrywało i w tamtejszych studiach, ale także występowali w tamtejszych programach telewizyjnych i to były płyty wydawane tam, więc ten moment tak zwanej, nazwijmy to górnolotnie, międzynarodowej sławy, on też w pewnym momencie przyszedł. Może to nie była skala nie wiadomo jaka, ale piosenki Janusza Kruka również tam zostały docenione. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 2 plus 1 było nazywane polską Abbą. On był znakomitym melodykiem. Janusz Kruk wyczarował znakomite melodie, które w sekundę stawały się przebojami.
podpisał jako pierwszy wykonawca z Polski kontrakt z firmą fonograficzną z Niemiec. Była to firma, która lansowała właśnie Boney M i wiele innych zespołów, które wówczas topowych. Był jednak jeden warunek, że 2+1 śpiewa piosenki już przygotowane. Januszowi Krukowi nie było to na rękę, no bo wiadomo, że chodziło o pieniądze, tantiemy i tak dalej. W ogóle Niemcy, więc inna waluta. Mimo że byli bardzo popularni, nie za bardzo lubili tam jeździć. I szczerze mówiąc, w jednym z wywiadów Janusz Kruk powiedział, że był najszczęśliwszym człowiekiem w momencie, kiedy się okazało, że wprowadzono w Polsce stan wojenny. Dlatego, że to go automatycznie zwalniało z kontraktu. Nie musiał tam jechać, no bo nie był w stanie wyjechać z Polski na koncerty. I jakby ten kontrakt samoistnie umarł. Ratując, jak powiedział, wiele pieniędzy, które potem wyczarowywał właśnie komponując dla zespołu 2+1. Trudno było ukryć fascynację zespołem ABBA, który no właściwie wywrócił ten świat popu, czy też dyskotekowy świat już od połowy lat 70. Więc trudno było nie zauważać zmieniającej się mody, trendów, między innymi muzyki disco, Giorgio Morodera z jednej strony i Donny Summer, a z drugiej strony właśnie ABBY. To są takie proste porównania, no bo tak, tu pani Elżbieta, tam dwie solistki, może trochę podobne barwy głosu, no ale później moim zdaniem te nawiązania do ABBY, czyli wprowadzenie takiego basowego pulsu, wprowadzenie takiego tła klawiszowego, które zawsze też charakteryzowało piosenki zespołu ABBA. No znowu mamy tutaj do czynienia z kompozytorem i wykonawczynią i oni są prywatnie również związani. W ABBIE było podobnie, więc tych analogii było trochę. Natomiast niewątpliwie, kiedy posłuchamy zwłaszcza tej twórczości 2+1 z lat 80., choćby tej piosenki Easy Come, Easy Go, no niewątpliwie te podobieństwa były i je znajdziemy. Long time ago we've been together. I thought until the end of time. You said our love will last forever. You are the sunshine of my life. But now the carnival is over. The final curtain's falling down. Now I'm the broken-hearted lover, and love has made me king of clowns. Easy come, easy go, there goes my heart. Zespół 2+1, a właściwie może powinnam powiedzieć Janusz Kruk, miał szczęście do tekściarzy, bo piosenka, jak wiadomo, musi posiadać tekst. No i Janusz miał dwóch takich najważniejszych tekściarzy, bym powiedziała, czyli Marka Dutkiewicza i Andrzeja Mogilnickiego. To są naprawdę wielkie nazwiska polskiej piosenki, co zresztą oni potem jeszcze akurat obaj udowodnili w czasie tego boomu rockowego, zarówno Andrzej Mogilnicki, prawda, Lady Punk, jak i Marek Dutkiewicz, Budka Suflera, jakby zweryfikowali się jeszcze raz. To są też ludzie, dzięki którym, a właściwie dzięki ich tekstom, zachowały się realia tamtych czasów w tych piosenkach, co jest bardzo też fajne. Czasami dodawałam mu, przypuszczam, że i odwagi do tego, żeby się zwrócić do kogoś tak jak do na przykład Andrzeja Mogilnickiego, bo byłam wtedy razem z nim, kiedy postanowił poprosić go prawdopodobnie po raz pierwszy o to, aby Andrzej zaczął pisać dla zespołu 2+1. Pamiętam wtedy, że Andrzej odpowiedział, że nie bardzo, bo jest związany z Izą Trojanowską, że musi się zorientować mniej więcej, czy można to zrobić. No powiedział, że się zastanowi, oczywiście było to ze śmiechem. Niedużo później okazało się, że jednak ten tekst napisał. Był to utwór W stronę słońca. Ja po raz pierwszy go usłyszałam w Sarbinowie, będąc na koloniach. Mieliśmy w pawilonach głośniki. No byłam zaskoczona, utwór był bardzo fajny, wpadający w ucho. Słońca, aż pod horyzontem.
tak bardzo mi żal, że już go z nami nie ma, bo to był niezwykle zdolny człowiek, ale potem już bardzo chory na serce i lekarze go ostrzegali, że jeżeli będzie tak żył, jak żyje, to nie będzie długo żył. No i tak się stało. Ja nie wiedziałam, że Janusz był tak poważnie chory. On był zawsze człowiekiem, którego się postrzegało jako króla życia. On naprawdę potrafił się bawić, potrafił robić całe mnóstwo wspaniałych rzeczy. I ja później już nie byliśmy tak bardzo blisko oczywiście i nie miałem pojęcia, że on był taki chory. Byłem zdumiony, kiedy dowiedziałem się o tym, że Janusz umarł. Minęło 27 lat od śmierci mojego taty. Wspominam go bardzo ciepło, jest niesamowicie duży żal, to był wielki przyjaciel, tata. Jest osobą, której będzie mi całe życie brakowało, ale jest ze mną. Jest ze mną cały czas w chwilach smutku, w chwilach, kiedy mam jakiś problem. Niejednokrotnie wsiadając do samochodu, włączając radio, słyszę muzykę 2+1. I wtedy sobie myślę, no tak, jest razem ze mną. Odpłyniesz wielkim autem, odpłyniesz wielkim autem. Wtulona w czarne siedzenia. Hej, to chyba nie tak. Tak się nie mówi, do widzenia. Tak się nie mówi, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. To nie były tylko te proste piosenki, ale to była też muzyka teatralna, którą zaczął pisać niestety tuż przed swoją śmiercią. To była zdaje się jakaś sztuka do tekstów Tuwima, ale to była ta słynna płyta Suita Actor, gdzie forma piosenkowa właściwie znikała, a forma muzyczna była nieco bardziej rozległa. To też była taka umiejętność pisania nieco bardziej już zaawansowanego. I ten aktor poświęcony oczywiście postaci Zbigniewa Cybulskiego. Więc wiele tych talentów Janusza Kruka na rozmaitych polach artystycznych. I znowu będę gdybał, ale jakżeby to mogło wyglądać dzisiaj? Jak Janusz Kruk pisałby dzisiaj te piosenki? Albo na przykład stałby się mentorem wielu dzisiejszych gwiazd. Te wszystkie piosenki, które Janusz pisał dla 2+1, zawierały w sobie tę specyficzną melodyjność krukową. Tak myśmy ją nazywali z Markiem Dutkiewiczem. Ale coś takiego było, że za cokolwiek się Janusz brał, to potem z tego był przebój. I to były takie piosenki, które były jednocześnie melodyjne i dosyć łatwe, ale nie były tanie. To były naprawdę skończone piosenkowe dzieła i dlatego one cały czas z nami są. Ja już nie mówię o piosence Winną do nieba, którą grają prawie na każdym weselu i Marek Dutkiewicz do dziś nia się zżyma, a Janusz jak żył, to też się zżymał, że czemu oni to na weselach grają, przecież to jest smutna piosenka o nieszczęśliwej miłości. No ale tak się stało i grają to. Już mi niosą suknie z welonem. Już tyganie czekają z muzyką. Koń do taktu zamiata oporę. Mendelsonem stukają kopyta. Jeszcze ryżem syną na szczęście. Coś fałszywie choć śpiewa. Słowny krążek z nich cisnął na rękę. Pokradzą mnie winą do nieba i powiodą mnie winą do nieba i powiodą mnie. Oh,
Na program zaprosił sponsor, producent leku na wątrobę i niestrawność, Rafa Cholince.